pogoda szaleje? Na ścianie. To zadziwiające, jak ciekawe skojarzenia ma gajdziński umysł puszczony w świat kolorowych japońskich reklam. Jak widać, wszechobecnych również w tokijskim metrze. Oczywiście nie brakuje tu również reklam związanych z japońską popkulturą, która jest tutaj wszechobecna. Jak widać, znajdują się tutaj również siedzenia dla osób niepełnosprawnych. My, jako gajdzini, zanurzeni w japońskiej kulturze, również jesteśmy w pewnym stopniu osobami niepełnosprawnymi, dlatego skorzystaliśmy z tego siedzenia. Jednak, jak głosi napis na naklejce, siedzenia te są udostępniane z grzeczności przez siedzące tam osoby. A zatem nawet jeśli jest się osobą niepełnosprawną, raczej nie należy dopominać się o udostępnienie takiego miejsca, ponieważ zostanie to uznane za niegrzeczne. Jak widać, reklamy w japońskim metrze są wszechobecne i występują w najróżniejszych postaciach. Ten wagon, który tutaj widać, to absolutnie standardowy wagon tokijskiego metra, również pod względem ilości umieszczonych tutaj reklam. Jak widać, Tokijczycy nie marnują czasu podczas podróży. Czytają mangi, książki, a także oglądają filmy na swoich telefonach komórkowych. Zresztą nie tylko oglądają filmy, również korzystają z bardzo, bardzo wielu usług, których japońska telefonia komórkowa oferuje naprawdę wiele. A tutaj widzimy absolutnie standardową stację tokijskiego metra. Jak widać, na tokijskich stacjach nie brakuje reklam w najróżniejszej postaci. Naprawdę trudno się tutaj od nich opędzić. Zobaczcie tylko, jak fantastyczną architekturę mają niektóre z tych stacji. Naprawdę niesamowite miejsca, gdzie naprawdę warto zajrzeć, nawet jeśli się nie korzysta z pociągu. Zobaczcie też również na te bramki. Zostały tak fantastycznie zaprojektowane, aby jak najwięcej ludzi w krótkim czasie mogło przez nie bezproblemowo przepływać. Ale tokijskie stacje to nie tylko miejsca, w których wsiadamy i wysiadamy z pociągu. To również bardzo często ogromne, bardzo rozbudowane kompleksy handlowe. Pamiętacie te stare ruskie bajki? Nawet tu dotarły. No właśnie, pieczywo w Japonii jest towarem nieco bardziej ekskluzywnym, dlatego wszelkiego rodzaju wypieki są nieco kosztowniejsze niż w Polsce, a także lepiej prezentowane. A tutaj młodzi adepci najpopularniejszego japońskiego sportu narodowego, czyli baseballu. Uwaga, nie mylić tego z najpopularniejszym japońskim tradycyjnym sportem narodowym, sumo.